mamy takie ładne nabrzeże, o tam gdzieś tam w oddali jakiś stateczek ciśnie do nas. Natomiast tutaj wędkować nie można. Nie wolno. Tu mamy zakaz wędkowania, także idziemy na główki dopiero. Mhm. Dopiero tam będzie wolno. Dla tych, co lubią czytać, zróbcie sobie pauzę. Macie regulamin korzystania z falochronu wschodniego. Były problemy z zaparkowaniem, nie? Dychę za godzinę. To jest masakra. A ty, słuchaj, zobaczcie teraz. Zapłaciliśmy po 2 zł za wejście na falochron. Na falochron. Takie uroki, zobaczcie, bycia tutaj w sezonie letnim. Tylko cicho, tam jest jakiś pan. A jak wiecie, to tam nie wolno chodzić. No. Też tak było, że nie wolno, dlatego my zrobimy to chyba szybko, tak żeby nas nikt nie zauważył. Tak, bo wolno nie wchodzić. Tak. Trzeba szybko. Nie wolno. No, nie wolno. Szybko. Szybko. Wiesz, mamy tabliczkę. Wejście zbrojone. Nie wiem, czy nas to będzie słychać, trochę wieje. Tak to wygląda. No i tam gdzieś właśnie, gdzieś tam musimy sobie zejść. A ty mówisz poważnie? Poważnie. Ja myślałem, że on żartuje, nie? Bo ja we Władku to po gwiazdoblokach to tak pochodziłem, słuchaj. Dobry, będzie śledź? Nie wiem. Jak pan tego nie spróbuje, to pan nie będzie wiedział. No to na pewno. No i tak trzeba to zrobić. Da. Ja tego nie kumam, ale słuchajcie, na potrzeby filmu nie zachęcamy do tego. Spróbujemy tam wejść. Mam nadzieję, że kamerka nie wpadnie gdzieś tam pomiędzy te gwiazdobloki. Już jej nie wyciągniemy, nie? Nie, nie, nie. Wszystkie kluczyki z samochodów, wszystkie telefony, wszystko wsio od razu rzucam w plecach. Bo to może być rzeźnia, nie? Tak. Nie róbcie tego, nie powtarzajcie. Nie, w domu, gdzie w domu, tak. Nie powtarzajcie za nami, bo my jesteśmy głupi. Słuchajcie, to jest totalnie niemądre, także moja żona też niech tego nie ogląda, nie? Moja jak zobaczyła, co ja robię, to powiedziała, że albo jestem głupi, albo naprawdę to kocham, tak? No. To, a że on kocha żonę, to chyba jest głupi po prostu. Te gwiazdobloki wyglądają na śliskę. Szczególnie te miejsca zielone, ale nie, jest całkiem spoko. Naprawdę się chodzi w miarę spoko. Ale wygląda to strasznie, słuchajcie. No nie polecam chodzenia tutaj na pewno. Te części, gdzie są mokre, to te na pewno są mega śliskie. Tam Adam próbuje szczęścia. Powiem szczerze, ten śledź chyba nie jest warty tego zachodu, chyba że po prostu jesteście, tak to Adam powiedział, albo zakochaliście się w tym śledziu, albo po prostu jesteście głupi. Nie. No będzie na przynętę na dzisiaj. Na surfa właśnie, ale słuchaj Adamie, często się tak spinają i ci wpadają pomiędzy te gwiazdobloki często, nie? No na komplet, mówię, to niekiedy to dwa ci zostają, nie? No. Jak masz komplecik, piątkę, to jak szybko nie zareagujesz, to już potrafią mi chodba zostać. Mhm. Ale zawsze coś jest, nie? No tak. Adam mówi, że tutaj ta miejscówka jest VIP-owska. No wygląda, zobaczcie, tak. Fajnie w sumie, bo nie ma fal i jest, nie jest ślisko, nie? Nie jest ślisko, jesteśmy odsunięci od wiatru przy wschodnim wietrze, jesteśmy odsunięci całkowicie, tak. Wzięliśmy bluzy, bo miało być zimno, a ja myślę, że tu się nie rozebrać jeszcze. Coś ma. Już tu jest. A, już jest, tak jest. Jest. I to nie byle jaki, nie? Śledzi. No taki śledziorowy. Coś już tam jest. I ja się przyzwyczajam do tej miejscóweczki. Ładne widoki. No ale zobaczcie. Kurde, zdechło niebezpiecznie. Torpedowiec płynie. Patrz, jak fajnie. Dwa tubisy. To dopiero jest przynęta. Jeden już się odpiął. A, jeden spadł. Już jeden się odpiął. Tubisiki, ale to chyba dobijaki, bo to są takie długaśne. Takie rasowe tubisy.
No, ale naprzynęte będą. Ty, pięknie. Chyba, że ucieknie. Możesz ty. A tam już jest, są zaczepy, więc trzeba szybciutko. No i to jest przy tym moim jeszcze twardym wędzisku słaby temat. Ale jest następny. Zobaczcie, całe gwiazdobloki tam od spodu są porośnięte właśnie czymś takim. Od góry takim zielonym meszkiem, a na dole, czy tam od strony, gdzie nie dochodzi słońce, mamy coś takiego. No i w to się bardzo fajnie zaczepiają nasze przywieszki śledziowe. Zresztą tutaj widać, zobaczcie, jak to się ładnie wczepiło. Tak się wczepiło, że aż wyciągnęło. Myślałem, że jest taki zaczep, że już wszystko urwa, ale nie. No. Także taka miejscóweczka fajna. Są tutaj te rybki, ale można też stracić sporo zestawów. No i tym razem chyba zaczepiłem, ale już nie o te... i poszło. Zobaczymy, gdzie poszło. Chyba na węźle głównym. O, właśnie. Ale zobaczcie, krętliczek został. Nie no, w tych warunkach to każdy zestaw się przyda, bo wyjść teraz to się po prostu nie opłaca, słuchaj. Zory tylko cztery mam. No nie, ale to ja z tymi kolorami to ja nie chcę, ja nie lubię zielonym, słuchaj. No z zielonym ja nie, nie, to jest bez sensu, słuchaj. Zielonym to jest kłusownictwo z zielonym. No wszystkie z zielonym, no. No. Mało tego, zobacz. I jeszcze sześć. Gotowce, nie? I zobacz, no. Po sześć haków. Sześć haków. Nie wolno na nie, pięć. Nie, nie, nie. 2, 4, 5, masz takie z zielonym. To daj mi ten Jacksona. Jacksona daj mi, bo jest z pięcioma. Mówimy legalnie. Chociaż słuchajcie, miejscówka niezbyt legalna. To chociaż 5 haków tak będzie legalne. No mi tak legalnie. Choć ten rozstaw to taki. No powiedzmy, że jest 6 mm. Siedemnasta, cześć i chwała bohaterom. 1 sierpnia. Adamie, gdzie tutaj jeszcze można połowić śledzia? Mamy te gwiazdobloki, mamy te nielegalne wejścia tam hen i coś jeszcze jest? I jak wcześniej mówiłem, patelnia koło brzeska, gdzie można sobie w miarę bezpiecznie stanąć i połowić śledzia, a tak koło brzegu to będzie samo jedyne miejsce, gdzie sezon na śledzia, gdzie wszyscy przyłażą, to są gwiazdobloki i patelnia i tu każdy wiadrami ciachają tego śledzia. W porcie mamy zakaz, może i ten śledź wchodzi bardziej w port, nie? Ale jakbyśmy znowu w jachtowym z rana, to ten śledź tam nie dochodzi. Tu może przy wyjściu jest, ale zakaz wędkowania i tyle. I każdy po prostu ratuje się jak może i wszyscy łowią tu. Łowimy tutaj od godzinki, słuchajcie, no mamy tam jakieś śledzie, parę sztuk. Przyzwyczaiłem się do tego widoku, no to taki dosyć widok dziwny, jeżeli chodzi o Władysławowo, bo we Władysławowie mamy takie komfortowe warunki. No niemniej jednak, słuchajcie, da się połowić tego śledzia. I nie powiem, jest nawet komfortowo, słuchaj. I usiąść można. Tak. No. Mówię, no trafiliśmy na liposką miejscówkę. Tak, i nie wieje. I nie wieje, ale też... W tamtym roku, bodajże też byłem na śledziu, tylko że bardziej tam, bo nie wiało. Połapałem śledzia, a gość znowu siedział bodajże chyba w tym miejscu. I ładny plądry stąd wyciągał. Aha. Tak, tylko trzeba uważać, bo te gwiazdobloki wschodzą do wody nie aż tak pionowo. No i zdarzają się urwane zestawy już. Jeden ja urwałem, no i jeden Adam. No zdarza się. Trzeba mieć cały sklep ze sobą. Trzeba mieć cały sklep, a można mieć trzy. Trzy to takie minimum. Tam żeśmy stali, zresztą tam, o, Adam idzie. Tam też stoją. No nie, no ogólnie miejscówka całkiem.